witam serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli Unitre Adam do przestrojenia. Tutaj mamy liści przed sobą. Czyli tak. Proszę o przestrojenie ogólny serii. Byłbym wdzięczny, jeśli cały wkład można by obejrzeć na kanale YouTube. Po serwisie proszę o info i tam dalej, i tak dalej. Adam od pana Adama. Dobra, słuchajcie. No cóż. Zobaczymy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Będziemy go dzisiaj przestrajać. Aba, stara Unitra. Lata, przy wrażeniu nieciekawie. Ojej, kutaśmy do prądu. Ajajajajajaj. Powiem tak, to nie ja, od razu mówię. Kto to potem będzie ten klej mył z plastikowej Unitry, jak ona się boi benzyny. No nie wiem. Nie taśmo klejąco do plastika z Unitry. Już. Dobra, zobaczmy, może jakaś śrubka jeszcze oprócz tego wypadła, widzę. Trochę. Głośnik. Trzeba będzie podkleić tutaj z powrotem to. Nie wiem jak jeszcze. Bardzo głośno z całą deską odpadł. Transformator. Musimy tam wykręcić. Wszystko różne w końcu. Tak jakby ktoś tutaj już był. Odkręcane. Przykręcane. Czyszczenia i tutaj doklejenia, ponieważ tutaj, zobaczcie, to jest wszystko rozerwane. Ten głośnik dostał twierdnicz, albo gdzie rzucili paczką, albo już wcześniej było gdzieś rzucone, nie wiem. No dobra, słuchajcie, mamy ten zegarek. Weźmy sobie trochę, oczyśćmy. Fajna sprawa, tutaj rozkręcone, jak widać, nie brak śrubek. O, zegarek był wyciągany, nie wiem po co. No dobra, było przestrojenie i taki ogólny serwis. No to zrobimy, że tak głośno najpierw wyczyszczę. Do jakiegoś wiaderka. Syf. Sobie, tak, tu mamy taką, przykleić taką metalową blachę,
żeby magnetycznie nie wpływało na na przykład to w obwody wyjściowe, chociaż to magnes stał, nie wiem do czego to tak miało być. Słuchajcie, czemu taki syf, kurczę, próbujecie mi wcisnąć do naprawy? Tak, i tak zawsze jest, zawsze. Nie wiem. O nie, zobaczcie, pewnie mi gęba. No dobra, no, żeby coś tu działać. Tutaj oczywiście, o, zobaczcie, ta szybka. Nie wiem, gdzie ona była. Trochę odczyszczę skórzu delikatnie. Przede wszystkim tu, w tym miejscu głowica. Ten obszar płytki będziemy robić. O ile odpali w ogóle te radio, bo tutaj nie wiem. Klient mówił, że szumi. Dobra, podłączmy je do gniazdka i zobaczmy, czy w ogóle to szumi. No, na razie cisza. Transformator, głośnik. Radio. Alarm. Potencjometr do czyszczenia. Całkowicie nie włączę. Barwa tonu o dziwo działa. Długie, średnie, krótkie, ultra krótkie. Strojenie. Coś, czy coś mamy? Kompletna cisza, słuchajcie. Silnik pracuje. W zegarku. Podświetlanie zegarka jest. Podświetlanie skali nie ma. Cisza. Przyłączmy jakiś kawałek, chociażby zatknijmy do anteny. Coś jest. Coś jest. No dobra, jeśli coś jest, to puśćmy sygnał z jakiegoś generatora i sprawdźmy, czy ono w ogóle odbiera cokolwiek, choćby pisk. No dobra, na początek tak, sprawdźmy sobie fale długie tutaj mamy. Coś szumi, coś próbuje odebrać. Odbiera. Ale charczy. Nie wiadomo teraz, czy to jest wina głośnika. Czy wina końcówki mocy? Może ten głośnik jest aż tak zasypiony. Spróbujemy podłączyć drugi taki. Na długich falach. No dobra. Dobra, przechodźmy do tego UKF-u, tutaj sobie podłączmy do UKF-u anten, znaczy ten sygnał z generatora. Okej. No dobra. Czyli FM, AM/FM, częstotliwość 1 kHz. I przechodzimy sobie fala 70 MHz, czyli ustawiamy sobie 70 mega, 70 i teraz mega, czyli 60, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ok. I teraz tak, częstotliwość maksymalna, dewiacja 10
15 kHz. Ustawiamy sobie dewiację 15 kHz. OK. Dobra, OK. Coś mamy? 70 MHz, tyle to strony było. No jest, słuchajcie, 70 MHz. A czemu nie piszcze? Dobra, włączmy, wyłączmy. Coś tu niby jest, ale to jest takie. O. Głośnik nadal charczy. Przy włączeniu, wyłączeniu, przy zamodulowaniu. Z tego co widzę, to tutaj są germany. Wszystko jest na germanowych końcówkach polutowane jakby. O Jezu. Już wam pokazuję. Może dotykamy. Tutaj siedzą. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Tutaj siedzą trzy tranzystory polutowane tak na pająka praktycznie od góry, ale to chyba to tak ma być w oryginale nawet, z tego co widzę. Do radiatora przykręcone. Zegarek chodzi. Dobra, może byśmy tak ustawili sobie godzinę. 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jedziemy dalej z tym koksem, panowie. Dobra, ok, 11:10. Zobaczymy po godzinie, czy tam po robocie, co nam pokaże. No dobra, słuchajcie, to nie ma co się tego, tylko najpierw trzeba zobaczyć, podstawić inny głośnik, zobaczyć czy to głośnik harczy, czy to ta końcówka mocy jest zjarana na germanach. Powiem tak, jeśli końcówka mocy, od razu mówię, nieopłacalny interes, ponieważ tych tranzystorów w sumie mam jeszcze, ale one są cholernie, że tak powiem, ciężkie do dostania. I jak popatrzyłem, jakie ceny za te germany teraz koszą, to szkoda. No nie wiem, to wszystko będzie zależeć od klienta, czy to jest sens. Od właściciela tego radia, czy je doprowadzać do stanu, że tak powiem, perfekt, chociaż jest straszny stan, jest zakurzone mocno. No jednak swoje lata ma, nie? Gdzieś tu na obudowie widziałem kartkę wytwórni. Obudów akurat to jest chyba Machoń, z Machoniu SOPM Świdnica, data 17 kwietnia 1973 rok. Tak jest, obudowa wtedy powstała, no to radio mogło powstać no góra rok później. Dobra, działam. Najpierw czyszczenie potencjometrów, wymiana tych żaróweczek, o ile znajdę, bo to są wciskane, nie wkręcane, czy
wkręcamy. Wkręcamy. Może znajdę. Gdzieś w zapasach. Stary, duże żarówki na 6 V chyba, nie? Czy na 12? Trzeba wkręcić i zobaczyć. Nie mogą być w szeregu chyba połączone albo równolegle. Zaraz zobaczymy. Ok, żaróweczki wymieniłem, słuchajcie. I to jest tak. Tadam, świecić świecą. W dalszym ciągu nic nie ma na UKF-ie. Dobra, to teraz jedna rzecz. Próbujemy coś tutaj podłączyć zamiast anteny na ten teraz jeszcze. No. Średnie są, długie są. Ultrakrótki brak. Czyżby był taki głuchy na filtrze pośredniej? No dobra, to będziemy teraz spróbować znaleźć tą usterkę. Jeszcze raz sygnał, weźmiemy generator 25 70 MHz sinus częstotliwość frekwencji. Ok, ustawmy 75. Ok, 75 MHz. Teraz spróbujmy. No coś tu niby jest, ale... Bardzo cicho. Takie tępe, głuche radio, słuchajcie. No dobra, 10700 ustawmy sobie częstotliwość i sprawdźmy samo wyjście z głowicy z pośredniej, czyli częstotliwość ustawiamy 10, jeszcze dobra, częstotliwość 10700. Megaherca. Siedemset mamy ustawione teraz z głowicy. Wyjście z głowicy gdzieś tutaj. No, tak jakby było. Za pięć nie ma. No ciekawy jestem, czy to któryś kondensator leży, czy... Nie ma. K7
jest tutaj bezpośrednio. Ale też nie ma audio. Dobra, słuchajcie, to nie ma co się bawić, tylko trzeba teraz tak wyciągnąć kondensatorki C1, C5, C7 i C13 i zamienić je C1 z 24 na 12 pico, z C5 z 18 na 8,2 pico, C7 51 pico zamieniamy na 33 pico, C13 z 30 pico na 18 pico. I razy drzwi 1 pico. Dobra, działa. Kondensatorki muszę znaleźć. Wyciągamy. Dobra, wyciągamy C1, C5, wyłączamy gniazdka. I teraz po kolei tak, gdzie siedzi C1, gdzie siedzi C5. Tu mamy już przygotowane zamienniki. O, teraz ten tak. C8 mamy do wyciągnięcia? Nie. C1, to będzie przy C4, widzę, mamy do wyciągnięcia, nie, C5 mamy. Zamek. C10, 1 nano. C17, nie. C3, C2. C9, C. 18. Dobra, to teraz tak. C5 szukamy. C1, C5. Chyba mamy przyczynę, że one takie głuche. Cewetka, nie, no dobrze, jest napięta. Co jest przyczepiona? Trzeba będzie przykleić, czyli jest taka malutka ceweczka, która jest odklejona, a była przyklejona. Jest C5. C5 znaleźliśmy, żółta ruta. Zielona ruta i teraz tak, C5 wyciągamy tu przy heterodynce. Chyba tak jest, mamy C5 i C5, proszę was, to jest 18 pico i on pójdzie jako C13. Mamy C5 wybeszony, co tu ma to? Ludzik. C5. Gdzieś będzie C1 prawdopodobnie. C13, proszę bardzo. Musimy wstawić C13, wybeszamy. Jest 30 pico i tu mam wstawimy 18 pico. Już wodnią tu siedzi.
mamy wszystko szok. O, czemu nie mówimy? Można trymer wstawić, słuchajcie, nawet dodatkową. Dobra. I tu wstawiamy 18 piko od razu. To tu dzwoni. Dobra, ok. 30 piko. Nie, no to wstawimy swój kondensator. Kowy są dobre, ale tutaj wstawimy 18 piko. To było C13, ma być 18 piko, czyli ten. Sygnału. Okej. Kurczę, jeszcze wziął i wypadł. Sporo cierpliwości trzeba do takich radii. Gdzie się nie trącisz, tam wszystko kurde ucieka. Dobra, tu cię mam. Teraz może cię przyłapię, żebyś mi nie wypadł. Okej, okay. Czyli jeden mamy z bani. 13 piko, te 13 piko. Tutaj wstawiamy zamiast C7, 51 na 33 piko. Wstawimy tę ruletkę, gdzie ona tutaj była. Tak jest, 30 piko mamy. A C7 jest tu, proszę bardzo.
co cię tu boli? Czemu to nie to? To musi być to. Panie, a pana coś chce? Bo mnie właśnie leje w tej chwili. Oj, tutaj do mnie rozmawiają, zaraz, moment. Dobra, został jeszcze C1. Praktycznie pierwsza godzina prac poszła. O, wybrałem C1. I teraz musimy go z 24 zamienić jeszcze na 12. To będzie tu. On jest bardzo szeroko postawiony. A ja mam... O, musimy troszeczkę rozchylić nóżki. Tak, żeby go tu wcisnąć. Może się uda. Są dwa uda. A, jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej, okej. No, przełapiemy tą cenę, która tu została, czy nie, żeby nie wypadł. Przy przestrajaniu, słuchajcie, ważne jest, żeby nie zostawiać dużych końcówek po drugiej stronie, dlatego ja je poprzycinałem. No, ale mogłem po przygotowaniu je poprzycinać. No dobrze, dobrze. Masz się zbić. Okej. Dobra. Jeszcze teraz tam, żeby podejść pod szasy. Pod szasy. Gdzie on tu idzie pod te szasy? Tutaj idzie pod te szasy. Okej. Co tu piszczy tak? Namiętnie. Lutownica nie łączy. Kawałek cyny. Musimy tutaj teraz to przylutować. O. Jest, słuchajcie, jest. Kondensatorki zostały wymienione. Sprawdźmy jeszcze, czy gdzieś tutaj obok jakichś żadnych innych lutów nie ma. Okej, dobra. To by było na tyle. Czas na kawę i na tą przerwę małą. Po przerwie. Po przerwie, słuchajcie. Będziemy to stroić. To, co żebym tutaj na wyrabiał. Czyli tak. Wymieniłem C1 z 24 na 12. C5 z 18 pico na 8,2 pico. Przy heterodynce. Ważny kondensator. Żeby był dobry. C7 z 51 na 33 pico, ja wstawiłem 30 pico, a tylko z tego powodu, żeby uzyskać na wyższych częstotliwościach większe wzmocnienie, bo to jest na wzmacniaczu. C13 wymieniłem z 30 pico na 18 pico. Stroić cewkami L2 i L4, czyli tą, tą i tą, tą i tą. Tymi grubymi takimi ceweczkami, tą i tą. Tu mamy filtr już pośredni, także zostawiamy to. Tu mamy filtr kolejny, 10,7. A tu mamy całą naszą pośrednią. Jeśli będzie trzeba, to ją zestroimy. Bo coś bardzo słabe miało wzmocnienie na starym zakresie, nie?
ja zapraszam na stronę www, czyli na stronę www.piracz.pl. Zapraszam na forum. Słuchajcie, żeśmy wczoraj tak sobie, wczoraj, przedwczoraj, żeśmy pogadali na temat odbiornika nasłuchowego, takiego typowego na krótkie fale, średnie i krótkie fale, a może nawet i długie, jeśli się pokusimy, nie? I będzie to odbiornik typowo lampowy, ponieważ lampa rusza, wiecie, rusza od zera i ma mniejsze szumy niż tranzystor, który musi ruszyć od z napięcia 0,7V. I sobie doszliśmy do wniosku, to już teraz w trakcie przerwy to nagrywam, że zrobimy konkurs. Co do nagrody, to jeszcze się okaże, ale będzie pewnie jakaś będzie przewidziana nagroda. Także dobroczyńców zapraszam do kontaktu na maila. Mail ten sam cały czas, piracz22@wp.pl. Zresztą jest kontakt w zakładce kontakt, jest czat na stronie piracz.pl. Możecie napisać tutaj bez żadnego problemu. Na forum jest wątek założony w krótkofalarstwie. Wyłączę to tą rozlutownicę. Po co ma grzać na darmo? Już niepotrzebna. I tam opisujemy swoje konstrukcje. Ja jak zacznę robić ten odbiornik, to po prostu będę wrzucał też na te forum wszystko, co się da i jakie są moje, że tak powiem, doznania. Dobra, to teraz przejdźmy do tego konkursu. Po prostu chciałbym, żeby już jak prawdopodobnie to trochę potrwa, wiecie. Także dzisiaj mogę perfidnie ogłosić rozpoczęcie konkursu na najlepszy odbiornik na słuchowca, czyli po prostu odbiornik na pełny zakres KF-u, to jest wymóg, pełny zakres do 30 MHz. Do 30 MHz pełny zakres, nie poszczególne bandy, tylko płynnie pełny zakres. Mogą być różne, przeróżne konstrukcje, mogą być na DDS-ach konstrukcje, mogą być na lampach konstrukcje, ogólnie ja się uziłem na lampy, że będzie to konstrukcja old, taka już naprawdę old. Prawdopodobnie sam odbiornik będzie na 7 lampach. Albo 8, to jeszcze zależy. 7 lub 8 lamp będzie miał. No i mam nadzieję, że w tym roku to nie, ale rozstrzygnięcie konkursu pewnie będzie przed nowym rokiem, że damy radę po prostu się spotkać i porównać to na jednej antenie, te wszystkie odbiorniki. Także zachęcam do odwiedzenia forum, tam na forum i na Zello dużo, dużo już żeśmy sobie tutaj opowiedzieli. Zachęcam właśnie do odwiedzenia forum i po prostu no, do swoich projektów, do swoich konstrukcji. Odbiornik do konkursu musi być w całości, w obudowie. Po prostu podłączamy antenę i testujemy, nie? Na jednej antenie kilka odbiorników. Własnych konstrukcji i tylko wyłącznie własna konstrukcja, a nie wchodzi w grę jakiś kupny sprzęt. To co? Po przerwie. Działamy dalej. No dobra. Jesteśmy po przerwie, słuchajcie, będziemy działać, tylko na początku podłączyłem tutaj sobie generator do wejścia do radia gramofonowego i zobaczcie, co się dzieje na oscyloskopie. Nie mamy jednej połówki, całkowicie jednej połówki nie mamy. Więc nie mamy praktycznie wzmacniacza. Słuchajcie, decyzja należy do widza. Ja na dzisiejszy, że tak powiem, odcinek proszę o kontakt, czy reanimujemy go dalej. W sumie heterodyna już praktycznie została przystrojona, reszta jeszcze trzeba by było to dostroić, ale wzmacniacz nie pracuje. Także no naprawa wzmacniacza, tak?
naprawa wzmacniacza, tam wymiana żarówek to pół biedy, tutaj brak wkrętu, wyrwany głośnik z obudowy, przestrojenie radia, to nie jest tylko przestrojenie radia, ponieważ tutaj jest na 100% jeszcze pośrednia uwalona, bo albo detektor FM-u, detektor, co ja gadam. Uwalony jest FM, bo jest całkowicie, nawet na tym, czekajcie, odepnę generator, nie mamy nic praktycznie. Jest delikatny szum, także isostaty łączą w tej chwili, no ale na sygnału nie ma. Isostaty łączą, heterodynka, zaraz wam pokażę heterodynkę. Heterodynkę sobie stroimy. Momencik. Zobaczcie, heterodynkę już mam praktycznie ogarniętą. Ona też z pełnego zakresu jeszcze nie pokrywa. Trzeba jeszcze dostroić. Prawdopodobnie wymienić filterek. Wymienimy filterek, znaczy filterek rdzeń na mosiężny. I będziemy mogli dostroić cały zakres, ponieważ nie idzie wysoko. Kondensatorek jest już 8,2 piku, tak jak ma być, do heterodynki nie idzie wysoko. Grunt, że heterodynka jest. Czyli na pewno na 100% wartość, nawet w dobrym stanie radia, przekroczy ta naprawa. No zobaczymy. Proszę o kontakt. Ja pozdrawiam. Może już w niedługim czasie live'y wrócą na stronie www.piracz.pl w zakładce stream. Czekam na kontakt. No. Będę działał, spróbuję to podziałać, o ile klient jest tak ważny mu te radio, bo no cóż, no. Spędziłem do tej pory, jest 13.15, spędziłem od 9 rano trochę czasu, także nie za wiele jeszcze. Pozdrawiam i do następnego odcinka, o ile klient wyrazi zgodę na naprawę.